Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj home tour. I oto mamy dom 140 metrów kwadratowych, dwupiętrowy dom z rynku wtórnego. Także możecie sobie wyobrazić, było tam sporo niespodzianek, sporo nieprzewidzianych sytuacji związanych z rozbiórką, demolką, z okrywaniem róż, przeniesieniem elektryki i z całą resztą, zresztą była też kupa gruzu, bo jednak całą aranżację, którą pisaliśmy, uznaliśmy właśnie z kilkoma ścianami. Tak więc etap doprowadzenia domu do stanu deweloperskiego trochę trwał, ale na szczęście obyło się bez większych tragedii. Ale tak bardzo pokrótce, jest to ten typ domu, który już sam w sobie jest bardzo ciekawy poprzez swoją kubaturę, poprzez swoje wnętrza, poprzez wysokości, poprzez skosy, poprzez usytuowanie. Jest on położony wśród drzew, także jest to niewątpliwie dom z charakterem i dom z duszą. I właśnie tą duszę chciałam zachować przy aranżacji. No jak to wszystko się potoczyło? Zacznę od tej przestrzeni na parterze. A parter składa się z holu, z garderoby, ze strefy prywatnej właścicieli, czyli łazienki i sypialni. Tej strefy wcześniej tam nie było, ale w nowym układzie funkcjonalnym ona powstała. Jest kuchnia, której właściwie nie ruszaliśmy, oraz WC i jadalnia z salonem, czyli przestrzeń otwarta, największa i najważniejsza. I od niej właśnie zacznę. Jeżeli chodzi o tę strefę z salonu z jadalnią, jest ona podzielona właściwie na takie dwie części. W mniejszym pomieszczeniu będzie stół. Stół z kredensem, z komodą. Bardzo reprezentatywna przestrzeń, w której nic więcej nie jest potrzebne. Natomiast druga strefa jest to część wypoczynkowa, ale dosyć minimalistyczna, ponieważ ma się tam znaleźć tylko narożnik, stół, kominek, fotel, no i ściana telewizyjna. I tutaj były dwie opcje, jeżeli chodzi o tę ścianę telewizyjną, która notabene jest połączona z komunikacją prowadzącą na piętro. Pierwsza opcja zakładała, że będzie to ściana totalnie minimalistyczna, na której mamy zastosować tylko jeden materiał, fornir albo płytę laminowaną, która będzie zwieńczona barierką, balustradą, tak więc te schody będą dosyć odsłonięte, ale także lekkie. W drugiej opcji założyłam, że ściana telewizyjna w połączeniu z komunikacją będzie elementem najmocniejszym aranżacyjnie i powstanie tam gigantyczny regał. No jak myślicie, na którą opcję zdecydowali się inwestorzy? Na drugą. Spora zabudowa, która niewątpliwie jest wyzwaniem dla stolarza, ponieważ jest tam sporo skosów, uskoków. Natomiast aranżacyjnie jest to naprawdę fajny, ciekawy i mocny element, który determinuje tę przestrzeń. I tutaj mamy właściwie bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o zaaranżowanie poszczególnych półek. Możemy je totalnie wypełnić książkami. Możemy tam poustawiać pamiątki rodzinne, wazony, obrazki, zdjęcia, co tylko chcemy. Ale mnie zależało, aby jednak cała ta kompozycja była jednak dosyć poukładana, spójna, ale także współczesna. Tak więc zdecydowałam się na połączenie części książek inwestorów, uwaga, w określonej kolorystyce, w połączeniu razem z wazonami o różnych wielkościach, wysokościach, o różnych kształtach. Po drugiej stronie pojawił się spory narożnik w kolorze koniakowym. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, który bardzo fajnie komponuje się i z czernią, i z bielą, i z drewnem o wszelkim wybarwieniu. Tak więc wiedziałam, że tutaj będzie strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza, że płytki w holu, który jest nieopodal, także są w podobnym tonie. Poza narożnikiem, poza dywanem, stolikiem, fotelem nie ma tam więcej mebli. Ściany są białe, podłoga jest jasna, drewniana, pojawiają się tam sęki, pojawia się wyraźna faza. Pojawia się wyraźna szczotka, dzięki czemu widać, że jest to podłoga troszeczkę rustykalna, która jeszcze bardziej podbija ten charakter wnętrza. Dopełnieniem tej przestrzeni jest kominek. Kominek narożny, który obłożyliśmy cegłą. Zależało mi na tym, żeby wnętrze było taką mieszanką stylistyczną, dzięki której inwestorzy będą się tam czuć po prostu dobrze, będzie przytulnie, ale jak najbardziej te współczesne elementy się pojawiły. Tak więc, wszystkie meble mają bardzo nowoczesne formy. Sam regał
oświetlenie, dodatki, obrazy, które mają tam naprawdę gigantyczne znaczenie. A także strefa jadalni jest swego rodzaju przełamaniem. A to dlatego, że pojawiły się tam panele ze sztukaterii, w których położyliśmy tapetę. I ta tapeta jest właściwie takim przełamaniem, bo z jednej strony jest tam wzór kwiecisty, więc mogłoby się wydawać, że znowu podążamy ku temu, żeby było sielsko-anielsko, ale z drugiej strony ciemny granat, mocna forma i bardzo wyrazisty wzór w zestawieniu z jasną podłogą i z całym otoczeniem ma to bardzo współczesny wydźwięk. Będąc jeszcze na parterze, możemy zajrzeć do strefy prywatnej inwestorów, czyli do sypialni i łazienki. Sypialnia została delikatnie powiększona względem tego, jaki wymiar miało wcześniej to pomieszczenie, po to, abyśmy mogli po lewej stronie od wejścia zmieścić sporą zabudowę, która de facto jest garderobą inwestorów. Przepasna duża szafa, która zajmuje niemalże całą ścianę, jest połączeniem koloru beżowego z frontami lustrzanymi. Po drugiej stronie jest główny punkt programu, czyli zabudowa o strukturze drewna z płyty laminowanej, która do złudzenia przypomina fornir. Tak więc jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna, ma ciekawą strukturę, ma delikatne sęki, ma przyjemny, przygaszony, ale nieco ciemniejszy kolor, który fajnie też współgra z jasną podłogą. A za łóżkiem pojawiła się tapeta strukturalna, którą ja bardzo, bardzo lubię. I jest to tapeta, która właściwie sprawia wrażenie, że na ścianie mamy położoną tkaninę, taką delikatnie lnianą, z fajną strukturą, ciepłą, miłą w dotyku. Dopełnieniem jest drewniane łóżko, dopełnieniem są tekstylia, są kinkiety przy łóżku, dzięki czemu cała ta aranżacja jest naprawdę przytulna, spójna i tak, i chce się tam odpoczywać. Jeżeli chodzi o łazienkę, jest to jedna z trzech łazienek w tym domu i ta łazienka jest właściwie dosyć neutralna, jeżeli chodzi o połączenie kolorystyczne, ponieważ bazujemy tutaj na bieli, szarości i odcieniu drewna. Natomiast bawimy się trochę strukturą i fakturą płytek. Głównymi płytkami są płytki o strukturze kamienia, ale z drugiej strony przy strefie umywalek mamy zastosowane płytki bardzo współczesne, nowoczesne, dekory 3D, które nadają nam fajną, ciekawą strukturę, ale przez to, że są białe, absolutnie nie konkurują z szarymi płytkami. Płyta laminowana drewnopodobna pojawia się tutaj na zabudowie stolarskiej przy miejscu WC, a także przy umywalkach.